odcinku numer 40 trójkolorowego vloga. Po krótkiej przerwie spowodowanej przerwą reprezentacyjną, kiedy piłka nożna w postaci rozgrywek pierwszoligowych nie była rozgrywana, powracamy do trójkolorowego vloga i dzisiaj o hokeju, czego było dużo w tym czasie, i oczywiście o piłce nożnej, która też się pojawiła, i to tym, co przed nami. A po ostatnim vlogu GKS Katowice rozgrywał swoje spotkanie u siebie z GKS-em Tychy. Spotkanie zakończyło się wynikiem 1-1 i było nieco frustrujące, denerwujące. To nie było złe spotkanie GKS-u Katowice, ale wydawało się, że to było spotkanie, które GKS Katowice powinien wygrać. A z perspektywy przynajmniej boiska mój odbiór meczu był taki, że no powinniśmy ten mecz po prostu przechylić na swoją stronę. Mieliśmy swoje okazje, oczywiście błędów też w defensywie się nie, od błędów się nie uchyliliśmy, bo uważam, że bramka dla GKS-u Tychy była po fatalnym błędzie Arka Jędrycha i taka sama powinna paść druga w tym spotkaniu, bo podał po prostu pod nogi rywala i rywal wychodził praktycznie w sytuacji sam na sam. Tam na szczęście jeszcze poszła asekuracja i zawodnik drużyny przeciwnej nie trafił. Ale to nie powinno tak wyglądać w tym spotkaniu. Więc tutaj na pewno z tego faktu byliśmy tym faktem nieco rozczarowani, jak w ostatnich meczach grał nasz kapitan. Ale oczywiście sezon jest długi i wierzymy, że Arek Jędrych, który też de facto w ostatnim czasie strzelił bramkę, wróci na swoje właściwe tory i będzie trzymał koncentrację, bo takie błędy no, w tym wieku już nie powinny się zdarzyć. Gieksa rozegrała również sparing w tej przerwie z Sandecją na Wysącz. Zakończył się wynikiem 1-1. Do Gieksy strzelił bramkę Marcin Wasilewski, a Gieksa straciła bramkę w doliczonym czasie gry drugiej połowy, także w samej końcówce spotkania. W sparingu, okej, okay, możemy takie bramki tracić, ale już błagam, nie przenośmy tego na ligę. Trochę tego było w lidze, już sporo zobaczyliśmy. Oby w tym sezonie tego było jak najmniej. Ważne do odnotowania jest to, że od 75 minuty na boisku pojawił się Daniel Krasucki, czyli zawodnik, który miał swoją historię w RB Lipsk, przyszedł do Gieksy z Urazem, no i wierzymy, że grę katowickiej Gieksy odmieni. Przed nami w sobotę mecz w Bełchatowie, GKS Katowice jedzie na stadion do Bełchatowa i podejmuje tam Skrę Częstochowa. Jak się to spotkanie zakończy? Jesteśmy bardzo ciekawi tego, bo po pierwsze dla mnie, ja nigdy nie byłem na stadionie w Bełchatowie i bardzo się cieszę, że będę mógł ten stadion również w Polsce odwiedzić. A po drugie szykuje się, że Rafał Górak będzie miał do dyspozycji już praktycznie wszystkich zawodników, więc mamy taką nadzieję, że już forma Gieksy będzie po prostu iść w górę i nie będziemy oglądać takich problemów zdrowotnych, jakie widzieliśmy już w tym sezonie. No i wierzymy też, że zawodnicy głodni gry tą przerwą gdzieś tam będą, mimo tego, że grali ten sparing, no to jednak to nie jest to samo co liga, no i będą gryźć przeciwnika i będą walczyć i będzie się po prostu to spotkanie fajnie oglądało. My będziemy z tego spotkania przeprowadzać na pewno relację tekstową live, prawdopodobnie relację radiową, jeżeli pozwoli na to skład osobowy, który jeszcze jest dopinany i zasięg internetowy, no bo nie wiem jak jest zasięgiem w Bełchatowie na stadionie, więc tutaj wszystko zależy głównie od tego. Będziemy na pewno próbować robić jak najwięcej dla Was, no bo to wszystko jest robione dla Was, żebyście tu słuchali, a nie prowadzę tych relacji dla siebie, bo ja ten mecz oglądam i nie byłoby to dla mnie żadnym celem. Więc do tego Was zapraszam. A kolejna sprawa to hokej. Hokej, ja sobie już takie notatki tutaj zrobiłem, bo trochę tych meczów było. Po pierwsze, mecz z GKS-em Tychy na wyjeździe wygrany 1-0. Bardzo dobra gra w obronie GKS-u Katowice, bardzo dużo szczęścia w końcówce, bo tu nie ma co ukrywać, że no, rywale też po prostu nie trafiali na pustą bramkę w końcówce, ewentualnie w Jaśka Muraza, który też tam ofiarnie próbował interweniować i to mu się udawało, ale jednak większość bramki była odkryta, więc no, tutaj też było dużo szczęścia, na pewno świetny wynik dla drużyny Jacka Płachty. Dalej na Krakowi 3-1 i tam była bardzo dobra gra Gieksy, ale Krakowia też mocno osłabiona przed tym meczem, bardzo dużo kontuzji.
ale GKS Katowice w lidze od początku się bardzo mocno rozpędza. Jeszcze kilku zawodników zagranicznych nie pokazało pełni możliwości i wierzymy, że to się odmieni, ale gdzieś tam no, ta maszyna działa. Był jeszcze później mecz z Energią Toruń na wyjeździe, gdzie Gieksa wygra 5 do 2. Później kolejny mecz na wyjeździe do Sanoka, gdzie Gieksa uległa Marmy Ciarko STS Sanok 4 do 1. I tutaj wiele osób było zaskoczonych tym wynikiem. No, powiem tak, nie da się wszystkiego wygrywać. A grając co 2 dni, to wyjazdy Toruń, Sanok. No to są dalekie wyjazdy i tutaj to zmęczenie gdzieś tam się nawarstwia jednak z każdym kolejnym wyjazdem. A Marma Ciarko STS Sanok w tym sezonie też pokazuje, że ten klub nie był uratowany w ostatnim momencie po to, żeby dostawać od wszystkich baty, a ma całkiem dobrą ekipę i pewnie niejednej drużynie punkty zabierze. Mecz był też ciekawy do oglądania. Gieksa miała swoje okazje do zdobycia bramek. Dwie bramki oczywiście na koniec padły przez to, że Jacek Płachta zdjął bramkarza, więc tam wynik przez większość meczu był na styku. Ale bardzo fajne zawody do oglądania i gratulacje do drużyny Sanoka, bo na pewno kibice Sanoka będą mieli dużo radości w tym sezonie z oglądaniem swojej drużyny. No i jeszcze jeden mecz. Replast Unia Oświęcim na wyjeździe GKS Katowice wygrał z Unią Oświęcim 4 do 1. No i tam była deklasacja w tym spotkaniu. Była jedna kontrowersja, chociaż z tego, co sam rozumiem interpretację przepisów i też sędziowie wskazują, no to nieuznana bramka dla Replas Unii Oświęcim na 1-1, to też jest ważne, bo to była bramka stykowa. Została anulowana słusznie, no bo tam było uwolnienie. No, przypomnę, że był wstrzelony krążek. Pierwszy przy krążku był Patryk Wajda, który pokonał Jaśka Murarza osobiście. Więc no tam w pierwszej kolejności było po prostu gwizdane uwolnienie. Na pewno to spowodowało to, że dużo emocji wdarło się w szeregi ekipy Nika Zupancicia, no ale tutaj powinni trzymać jednak ci zawodnicy nerwy na wodzy. Tam jest dużo doświadczonych zawodników i wydaje się, że można więcej oczekiwać po drużynie Unii Oświęcim. Chociaż patrząc też na wyniki Unii Oświęcim, no to w tym sezonie wychodzi na to, że to był jeden z nielicznych meczów, kiedy mieli taki gorszy dzień. Można powiedzieć, że tak jak Gieksa w Sanoku miała gorszy dzień, tak Unia z Gieksą mogła mieć gorszy dzień. A w każdym razie nie zmienia to faktu, że Gieksa w tym momencie jest liderem polskiej hokej ligi. W zasadzie tyle samo punktów, co Gieksa ma Unia, no ale tutaj Gieksa jest wyżej ze względu na ten wygrany mecz. No i co? No przed nami w hokeju. Po pierwsze wyjazd na Zagłębie Sosnowiec i to już jutro, 30, a później mecz w niedzielę w Nowym Targu, do oglądania którego również zapraszam. Będzie możliwość do wykupienia transmisji na Polski Hokej TV. Kibicujcie hokeistom, na pewno oni się odwdzięczą swoją dobrą grą. To tyle, jeżeli chodzi o tego vloga. Poruszamy tylko kwestie sportowe. Ja na koniec jeszcze mogę zaprosić do Blaszoka. Kiedyś można powiedzieć, to taka zachęta dla Blaszoka. Kiedyś, było chyba 15 lat temu, był organizowany turniej FIFA dzielnicowy na stadionie Przybukowej. Mieliśmy okazję z kolegą z dzielnicy Centrum wygrać ten turniej i między innymi wygrać taki kubek, który mam do dzisiaj. Jest bardzo fajny i widać, w jakim jest stanie po tych chyba 15 latach, po 14 już nie pamiętam. Więc na pewno warto taką kolekcję odświeżyć i też odwiedzać Blaszok i zobaczyć, co aktualnego tam jest, a są nowości i myślę, że warto tam sobie przy okazji wizyty w centrum sobie pójść i kupić coś oczywiście dla siebie i dla całej rodziny, bo całe rodzinne gadżety można tam dostać. To tyle, dzięki i do usłyszenia za tydzień.